Cześć kochani, witam Was serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z haulem i zmierzymy. Haul będzie bardzo niewielki, jest to haul z Pepco i mierzymy również z Pepco. Tak, ja mówiłam, że ja tam nigdy nic nie mogę znaleźć. Ostatnio wpadłam do Pepco po konkretną rzecz i po prostu aż byłam w szoku, że zauważyłam eski. Więc korzystając z tej okazji chwyciłam kilka ciuchów, spakowałam, wyleciałam z Pepco i jestem. Będę dzisiaj robiła. Mierzymy z Pepco. Wiem, że mówiłam, że już mierzymy na moim kanale. W najbliższym czasie nie będzie, ale wybaczcie, takiej okazji przegapić nie mogłam. Ponieważ te filmy mierzymy, nie oszukujmy się, mają sporą ilość wyświetleń również, więc... Raz na jakiś czas na pewno się będą pokazywały. Na pewno to troszeczkę podbija mi kanał, więc no, trzeba coś robić, żeby kanał się rozwijał, żeby zdobywać również nowych widzów, ale dla Was, stałych moich widzów, również będą zwykłe, codzienne vlogi. Będą częściej. Miałam na początku, otwierając kanał, miałam zamiar robić dwa razy w miesiącu, dwa razy w tygodniu takie vlogi. Ale po grudniowym vlogmasie ja się strasznie przyzwyczaiłam, żeby do Was codziennie się odzywać. Prosiliście mnie też o to, żebym nagrywała takie codzienne vlogi przed świętami wielkanocnymi. Wiadomo, jest to okres 40 dni postu, ale dlaczego by nie? Takie będą na pewno i na pewno teraz jednak będą one częstsze, bo ja po prostu jak nagrywam dla Was tylko dwa razy w tygodniu i jeszcze jeden z tych vlogów to jest na przykład haul zakupowy albo nie wiem, jakieś denko czy coś. Ja mam po prostu tyle informacji, ja bym Wam tyle rzeczy powiedziała, że ja zapominam aż o tym. I spisywanie mi tego wszystkiego na kartce nie bardzo pomaga, bo to taki chaotyczny się strasznie robi, takie po minucie na każdy temat. Więc stwierdziłam, że będę po prostu w miarę możliwości częściej wrzucała te vlogi i będziecie mieli takie vlogi codzienne, vlogi z kuchni. Teraz będę więcej gotowała. Nie wiem dlaczego i dla kogo, bo ogólnie jest tak, że już Xavier wraca do szkoły, więc będzie miał obiady na stołówce. No, zostaje Nikola, bo ona na stołówkach się nie stołuje, tylko ona raz je w domu, raz je na mieście, różnie to bywa, ale ugotować zawsze trzeba. Mąż je co innego, ja jem, cały czas testuję książkę Anki Dziedzic, więc no zobaczymy, jak to będzie, ale chcę wytestować w końcu moje książki kucharskie, więc obstawiam, że takie gotowania będę robiła w weekendy. Chyba że na tygodniu gdzieś mi wystarczy czasu. Nie wiem, postaram się jak najlepiej to zorganizować, żeby były jak najciekawsze te vlogi, żebym była więcej w kuchni, tak jak mnie prosicie o to, bo mam sporo takich komentarzy i tym bardziej jak ostatni vlog się zwykły pojawił. Ono, nareszcie jesteś w kuchni i jesteś z normalnym vlogiem, a nie zmierzymy. Także mierzymy pojawiać się będzie od czasu do czasu. Myślę, że nie częściej niż raz na 2-3 tygodnie. Więc... Ale rozpoczynamy, nie będziemy przedłużać. Żadnych rzeczy nie mierzyłam, wszystko jest kupione w ciemno, więc zaraz będę mierzyła. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, są spodnie. Takie na gumce. Joggersy, jogginsy to się nazywa. Tak, ja w życiu takich spodni nie miałam, ale bardzo chętnie je sobie, mają przetarcia, bardzo chętnie je sobie wytestuję, zmierzę, zobaczę, jak one leżą. Powiem szczerze, że ja nigdy w życiu z Pepco żadnych rzeczy nie miałam, chyba żadnych ciuchów nie kupowałam. Xaverem miał sporo, Nikola miała sporo, ale jakoś ta dorosła, mówię, u nas nie ma rozmiaru. Może i o to chodzi, że u nas po prostu nie ma rozmiaru też w tych sklepach, na mnie esek, u nas są eski szybko wykupowane. To jest rozmiar 36, spodnie kosztowały 29 zł. Tu Wam linków w opisie nie zostawię, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Idę je zaraz mierzyć. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to jest taka bluzeczka, bardzo mi się spodobała, koszula. Ja ogólnie uwielbiam koszule i uwielbiam swetry i uwielbiam golfy. Więc to jest coś, w czym taki strój biurowy, że tak powiem. Ja się odnajduję w czymś takim. Lubię garnitury, lubię marynarki. Także ja się w tym dobrze czuję. Tak wygląda koszula. Jest taka średniej długości, bym powiedziała klasyczna. Rozmiar 36. Koszula kosztowała. Może być koszula kosztowała. 29,90. Także zaraz ją przymierzymy. Kolejną bluzeczką, jaką kupiłam, ale widzę, że to jest niemiłosierny gnieciuch, rozmiar 36, taka w kolorze kaki. Ja ogólnie lubię, jak są w serek, nie lubię takich łódek. Jak jest serek, to mogę tak nosić. Jest luźna, tył ma sporo dłuższy. Rękawki są na gumaczce, więc zobaczymy, ale widzę, że gniciuch niemiłosierny będzie. Cena 19,99. Kolejną rzeczą jest koszula. Już koszula w takie różowe kolorki. Ostatnio coraz bardziej mi się podobają takie mocno kontrastowe, kolorystyczne ciuchy. Nie jednolite, tylko właśnie w jakieś wzory. Może dlatego, że jest przepych tych wzorów na tych półkach. Koszula kosztowała 29 zł. 30, no bez grosza. Także tył ma dłuższy, nie. Równomiernie jest uszyta, oczywiście ścięta tak głódkę. I kolejną rzeczą jest ramoneska, ale ramoneska jest z takiego jakby zamszu. Także taki materiał fajny. O, a ja ramoneskę wziąłam 38. No to ładnie. I ramoneska kosztowała 79 zł. Nawet nie wiedziałam, że za takie pieniądze są ciuchy w Pepco. No, nie wiem dlaczego. A, no na górze jest. Tutaj widzicie, ja spojrzałam na te 39, a pod spodem jest PLN, że jest PLN, że jest 79. No trudno, no zobaczymy, jak będzie leżała. 79 zł, no już powiem szczerze, że na 100% ją oddam, nawet jak będzie dobra. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, i to już zakupiłam na wyprzedaży, to jest, już Wam pokazuję, piżamka. Piżamka kosztowała 20 zł, to jest piżamka taka w krateczkę i do niej są spodnie w krateczkę, więc ją też przymierzę. Na końcu nie mają ściągaczy, mają zwykłe wykończenie. Zobaczymy, klasyczna taka, no przecież nie będę w bożonarodzeniowej spać, a jeszcze chłodne dni są. Pożyjemy, zobaczymy. I mówię, ona była przeceniona z 40 zł na 20, więc pożyjemy, zobaczymy. Dobra, idę przymierzyć pierwsze rzeczy. A, jeszcze Wam pokażę, co nakupiłam w holu, bo głównie za tym pojechałam. Musiałam kupić takie pojemniczki do piekarnika, bo właśnie będę dzisiaj robiła również desery takie w Missie Cousin, w Lidlomixie, jak to niektórzy nazywają, i potrzebne mi były właśnie te formy do zapiekania, bo to będą babeczki z płynnym środkiem. Zwał jak zwał, fajnie wyglądają, czasochłonne nie są, więc zakupiłam 6 sztuk. Nie miałam takich rzeczy, w przepisie jest na 8, ale dwie miałam gdzieś tam wcześniej jakieś kupowane. Dwa takie pojemniki, a brakowało mi, bo jest potrzebnych 8. I kupiłam jeszcze taki notes, z tyłu on jest na magnes. Ja coś takiego wcześniej miałam kupione w Lidlu. To kosztuje 4,99. A tego nie powiedziałam, to kosztowało 3,99 za jedną sztukę. Więc jakoś do najtańszych nie należy, ale to jest jakaś większa pojemność, to nie są te takie mniejsze. To kosztowało 4,99, ale powiem Wam szczerze, że to na pewno oddam, dlatego że magnesy są tak beznadziejne, że się w ogóle nie trzymają. Także padaka. Oddam to na pewno, bo do niczego mi nie jest to. Sam notesik to sobie mogę kupić za złoty 20, nie potrzebuję do tego na to wydawać 5 zł. To kupiłam ze względu na ten magnes, bo wcześniej jak to kupowałam w Lidlu, był tak rewelacyjny, że mówię, u mnie zawsze ten notesik na zakupy, bo ja go używam jako na zakupy, listę zakupów na nim robię. I on to ma fajniejszą funkcję, bo ma tutaj na ołówek. Jest ołówek. Tam nie było w Lidlowych takiego miejsca, więc zawsze gdzieś ten długopis się plątał po kuchni. Ale mówię, to bardzo organizowało czas, bo nigdy nie musiałam latać i szukać jakichś karteczek, bo to było zawsze na lodówce napisane, przyczepione i tyle. Nie musiałam gdzieś chodzić, szukać po półkach, szafkach i tam, gdzie ma wszystko każda kobieta, czyli półka przyda się. Także to mi się nie sprawdziło, no bubel niesamowity, jeżeli chodzi o Pepco, to na pewno oddam. I tak, i idę mierzyć, pokażę się Wam zaraz. I tak się prezentuje pierwszy komplecik. Założyłam tą bluzeczkę w panterkę i powiem Wam szczerze, że ona ma tutaj jeszcze na rękawie guziczek, o widzicie teraz. No wszędzie tu nitki odstają, więc nie jest to dopracowane, no ale no, nie spodziewajmy się cudów za takie pieniądze. Ma guziczek, więc można rękawki sobie powywijać. I ogólnie te guziczki są bardzo ładne, bo one są takie srebrne. Fajne są te guziczki. Nie są takie klasyczne białe, więc dość fajnie to wygląda. Tu jest mój pilot, na który tak narzekałam. Okazało się, że działa. Wystarczyło wrzucić po prostu mocniejsze baterie. Kupiłam Energizera i poszły. Jeżeli chodzi o tą sukienkę, o tą bluzkę. Bluzka mi się podoba. Można ją wpuścić w spodnie i ją wystylizować. Widziałabym do tego też jakąś marynarkę. Źle to nie wygląda. Całkiem fajna. Może takie troszeczkę są krótkie te rękawy, ale no nie wiem. W sumie to chyba nie mam się za bardzo do czego przyczepić. Więc wypuszczona na długość mi się nie podoba, bo jest za długa, jest taka bezpłciowa, ale jakby ją wpuścić. I to są też te dżinsy. Świetnie się też te dżinsy układają. Powiem Wam szczerze, że w życiu nie miałam dżinsów ogólnie tych takich joggersów, joggersów, jak to tam się nazywa. Nie pamiętam, bo to gdzieś tu było napisane. Joggingsów, o właśnie, joggingsów. Nigdy nie miałam joggingsów. Więc no w sumie to są całkiem spoko. Napiszcie mi, co o nich sądzicie, jak ja w tym wyglądam. Bo chodzi się w tym całkiem przyjemnie, układają się całkiem fajnie, dopasowują się fajnie. No nie wiem, nie mam się do czego przyczepić. Jestem po prostu w szoku. W życiu bym się nie spodziewała, że w Pepco za 20 zł, tak 20 za 30 zł trafię takie fajne spodnie na siebie. Także warto jednak czasami po tych tańszych sklepach pobuszować w tych ciuchach i śledzić nową kolekcję, bo to jest wszystko z nowej kolekcji, to nie są jakieś tam zleżałe. Pewnie dlatego trafiłam rozmiar, bo pewnie panie wcześniej troszeczkę wyłożyły, zanim ja wpadłam do sklepu. Ale jak najbardziej. Spodnie są spoko, bardzo wygodne, bardzo takie elastyczne, rozciągają się, więc myślę, że spokojnie. No już oby dziewczyna nie była szczuplejsza, bo już szczuplejsza to już potopi się w tym. Ale mój rozmiar, ciut tęższa dziewczyna spokojnie w tą eskę wejdzie, bo one naprawdę mają taki, no popatrzcie, szeroki jeszcze tutaj rozmiar, więc spoko. Jak dla mnie są genialne. Mówię, spodnie kosztowały 3 dychy, bluzeczka kosztowała 2 dyszki, tak? Dobrze mówię, 20 zł? 30 zł. Więc za 60 zł mam ubranie na siebie. Myślę, że na co dzień do pracy spokojnie można polecieć. O, zobaczymy od razu tą marynarkę. A co tam? Co to Pepco za 80 zł oferuje? Oj, marynarka jest duża. To już jednak na pewno jest ogromny. Aha, można ją zapinać na 2 sposoby. Ok. Albo tak luźno. Ma 2 zamki, zobaczcie. Ma tutaj zameczek 1. Już to spróbuję zapiąć. I wtedy jest taka nie wiadomo jaka. Nie wiem, po co jest ten zamek, przecież to nawet nie wygląda. Albo zapinamy na ten docelowy. No to aż tak się nie zapina, bo to już źle wygląda. No ale no, jest na mnie za szeroka i to bardzo za szeroka. Aż czuję, że to się tak wszędzie tutaj wszystko ciągnie. Ale rozmiar mniejszy uważam, że też będzie zły. Więc nawet gdybym eskę wzięła, to fajnie, bo jest rozciągliwa, ale tak podnosić się cała. Jak się podnosi, to się wszystko unosi tutaj, przód cały, taki się robi jeden wielki flag. Także nie, ramoneska mi się absolutnie nie podoba. Fajnie wygląda, ale no nie do końca. Nie do końca to jest to, co ja lubię w ramoneskach. Ja uwielbiam ramoneski. Mam ich trochę, ale to raczej nie jest rzecz, którą nawet sobie wymienię na mniejszy rozmiar. Bluzka ogólnie podoba mi się bardzo, jest fajna, fajnie się układa, nie jest ciasna. Rękawki też są spoko. Mówię, fajnie, że jest to wywijane tutaj na ten guziczek. I guziki ma ładne, no tylko tych sznurków tutaj strasznie dużo jest, widzicie? Tutaj, tutaj, tutaj. Nie widzicie tego. O, teraz widzicie. Także takich niedopracowań, tak jak tutaj, o, to jest mnóstwo. O, to już się wyciągnęło nawet. Ale nic, to jest kwestia tylko ucięcia. Bluzka za 3 dychy, uważam, że spoko, fajnie wygląda. Idę mierzyć kolejną bluzkę, na razie w tych spodniach zostaję i wszystkie rzeczy przymierzę do tych spodni, bo spodnie są spoko. To do zobaczenia, tak już chciałam sięgnąć, zapomniałam, że mam przycisk. Ok, mamy tą bluzeczkę kaki, tak jak Wam pokazywałam. Wynowadą niemiłosierną tej bluzki jest to, że to jest niemiłosierny gnieciuch. Naprawdę gniecie się strasznie i obstawiam, że Ona tak będzie, wyprasuje się ją, założy, gdzieś się człowiek oprze, wystarczy, że zmieni pozycję ze stojącej i mam wrażenie, że ona będzie taki miała efekt strasznie pognieciony. Niezbyt fajnie to wygląda, obstawiam, że będzie też ciężka w prasowaniu, bo każde zagniecenie będzie na niej wychodziło, więc układa się całkiem fajnie, uszyta jest dość dobrze, nie jest ciasna, spokojnie, ruchy są naprawdę spokojne, tył ma wydłużany, tutaj ja nic nie wkładałam, to jest długość rzeczywista bluzki, więc można spokojnie coś tam włożyć tej bluzki w te spodnie, może być wypuszczona, już to źle nie wygląda, fajnie myślę też będzie przy spódnicy wyglądała, także ogólnie bluzka mi się podoba, jest fajna. No może się cudów od kwoty 20 zł nie powinno oczekiwać, bo jest to cena regularna, jednak to nie jest w jakiejś promocji. Ale powiem wam szczerze, że ja nie lubię strasznie, jak jest takie wymiętalone to ubranie. Także ja jak widzę, że coś się potwornie gniecie, to z reguły unikam takich rzeczy. Może dlatego, że cały czas z tyłu głowy mam tą bluzkę w panterkach z H&M-u, po którą muszę się wrócić po koszulę, bo dalej mi siedzi w głowie. I może dlatego również tą poprzednią koszulę, jaką mierzyłam w panterkę, to gdzieś ten wzór zwierzęcy tak za mną chodzi teraz. Nie wiem, czy modny, czy niemodny w tym sezonie, ale mi się podoba, więc sobie na pewno kupię tam tą koszulę w panterkę. Ale to zdecydowanie raczej oddam. W sumie bardzo chętnie wysłucham waszej opinii, co wy sądzicie na temat tej rzeczy. Mówię, no gnieciuch jest straszny. No widać, jak to potwornie źle wygląda. Ale bluzka jest całkiem spoko. Powiem wam szczerze, przyjemnie się to nosi. Czy ja się w tym będę pocić? Nie mam bladego pojęcia. Zaraz zobaczę, może coś piszą na temat składu, co to jest. 100% wiskoza, więc potliwość w 100% będzie wysoka. Bluzka badziewna. No nic, raczej ją oddam, ale napiszcie mi, co sądzicie. Nie jest droga, można zostawić. Ja za wszystkie zakupy zapłaciłam 218 zł, z czego 80 zł kosztowała kurtka, a kupiłam jeszcze spodnie od piżamy do piżamy Xavierego i tego wam nie pokazałam. Były jakieś takie i one były też coś przecenione mocno, po 8 zł z 15, więc też mu zakupiłam takie spodenki do spania, długie, bo ma tylko jedna, reszta ma krótkie. Dobra, nie będę przedłużać, idę się przebierać. No i mamy kolejną koszulę. Powiem wam szczerze, że ta koszula to mi się nawet bardzo podoba. Ma bardzo przyjemny, taki grubszy materiał. Czy to jest poliester? Zaraz zobaczymy, co oni tu piszą. Tak, 100% poliester, więc no bawełny tutaj nie ma, ale ma fajny materiał. Ma taki materiał, no grubszy, całkiem inny jak tamta pierwsza koszula. Tamta była troszeczkę cieńsza, ale nie była taka cieniusieńka. Ta ma troszeczkę grubszy materiał, ale jest... Fajne jest to, że nawet guziczki ma dobrane elegancko w tym samym kolorze. Tak samo na rękawach. Także nie ma tutaj jakiejś tandety, że już nie wiem, guzik jest biały albo jakiś tam kremowy. Fajnie jest uszyta, wzór się fajnie składa. Powiem wam szczerze, że koszula jest całkiem niezła. Nawet mogę powiedzieć, że mi się bardzo podoba. Ale niekoniecznie ją widzę przy czarnych spodniach. Bardziej bym to założyła do na przykład tej mojej szarej spódnicy. O, tej. Fajniej by wyglądała. Albo ewentualnie do białych spodni. Też by fajnie wyglądała. Także, no koszula jest całkiem fajna. Podoba mi się. Powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi rzeczami z Pepco, bo są po prostu ładne. Jak się tak przyglądam sama sobie, to zaraz popadnę w samozachwyt, bo naprawdę koszula jest fajna. Chyba ostatnio zaczynają mi się mocno podobać takie właśnie wzorki i chyba zmienię swoją stylówkę na jakiś czas. A koszula nie jest droga. Tylko ja mam ten problem, że ja często coś kupuję, bo mi się podoba, powisi to chwilę w szafie i za chwilę mówię, nie, do czego ja to założę? Albo to jest za eleganckie na co dzień. Na co dzień to najlepiej t-shirt albo swetr. Także, chociaż nie, obiecałam sobie, że nie zostawię żadnych rzeczy, że nie będę robiła zakupów teraz. Nie przejrzałam jeszcze szafy. Dobra, zobaczę, może jeszcze przejrzę tą szafę w tym tygodniu. Czekam na wasze opinie, jak wam się podoba ta koszula. Mówię, 100% poliester, ale jest fajna. Wypuszczona nie podoba mi się w ogóle, bo wiadomo, wygląda to trochę workowato, ale do spódnicy albo do białych spodni i wpuścić do tych kremowych, myślę, że całkiem spoko. No i została nam już tylko piżamka Jest taka całkiem spoko, chociaż myślę, że się mocno zbiegnie po praniu. Rękawy są troszkę przykrótkie jak dla mnie. Ja lubię jednak takie dłuższe jak są. Materiał jest całkiem fajny, całkiem przyjemny. Tutaj ma ściągacze. I jednak w kostkach tutaj na nogach też są ściągacze. Myślałam, że tu nie ma gumek, jest gumeczka. Więc jest taka troszkę obcisła. Nie jest zła. Szwy się średnio układają. No taka o ta piżamka. Ale jak za dwie dychy. Majątek nie kosztowała. Jak dla mnie jest ok. Oczywiście na skarpetki nie zwracajcie uwagi. Także fajny materiał, jest taka lekko rozciągliwa, ale myślę, że szybko padnie. Zaraz zobaczymy, czy coś jest na metce. Co my tutaj mamy? Czy tu jest chociaż trochę tej bawełny? No, to jest materiał. Bawełna! Kochani, to jest 100% bawełny. No jestem w szoku. Prać w 30 stopniach, można prasować, nie można wirować. No powiem Wam szczerze, nawet nie głupia. Oczywiście te paseczki, sznureczki to wylatują, bo z czymś takim to się spać nie da. Ale piżama jest całkiem niezła. No nic. I tym akcentem piżamowym żegnam się z Wami. Czekam na opisy, co Wam się podoba, co mam zostawić, co oddać i do zobaczenia w następnym odcinku.